Pytania prejudycjalne dotyczyć mogą wykładni i ważności aktów prawa pochodnego oraz wykładni, ale już nie ważności prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Rolą pełnomocnika w polskim postępowaniu procesowym jest wskazywanie sądowi, po pierwsze, że sprawa ma charakter unijny, po drugie, że jest zawiła, na tyle zawiła, że od wykładni, prawidłowej wykładni prawa unijnego zależy prawidłowe rozstrzygnięcie i że jest to w interesie oczywiście strony, którą reprezentuje. Pełnomocnik zatem wskazuje, może także i zachęcam do tego, przygotować treść pytania, sugerując sądowi, jak ono mogłoby brzmieć i wyglądać. Szczegóły są opisane w podręczniku, który właśnie daje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.